To jest 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku... Afera podsłuchowa pisana obcym alfabetem. Czy rosyjskie służby przyczyniły się do przegranej Platformy Obywatelskiej w 2015 roku i wyniesienia PiSu do władzy? 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Dorota Wysocka-Sznepfy. Dzień dobry, witam Państwa. Jest ze mną Wojciech Czuchnowski, dziennikarz śledczy Gazety Wyborczej. Dzień dobry, witam Cię, Wojtku. Dzień dobry. Cofnijmy się do roku 2014, kiedy wybuchła afera taśmowa. Jest 14 czerwca. Tygodnik Wprost publikuje pierwsze fragmenty nagrań. Czego z nich się dowiadujemy? Kto z podsłuchanych poszedł na pierwszy ogień i co wiemy wtedy o źródle taśm? Znaczy, na pierwszy ogień poszedł szef MSWiA Bartłomiej Sienkiewicz oraz prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka. I to było nagranie z czasu, kiedy Sienkiewicz był ministrem, dosłownie od kilku miesięcy. No i dotyczyło ogólnych spraw, między innymi tego, tam padły te słynne słowa o tym, w jakim stanie są programy ekonomiczne, rządowe, i dotyczyło również strategii przedwyborczych. Merytorycznie to nie było jakieś bardzo przełomowe nagranie, natomiast istotne było to, że w sposób tajny zostali nagrani tak wysocy urzędnicy, w tym szef MSWiA, który również wtedy nadzorował służby specjalne, i był uważany za takiego człowieka omnipotentnego w ówczesnym rządzie. No więc był to sygnał, że jeżeli ktoś taki nie upilnował swojego bezpieczeństwa, dał się nagrać w rozmowie z prezesem Narodowego Banku Polskiego, to znaczy, że właściwie wszystko jest możliwe. Spójrzmy na to też, gdzie pojawiły się te nagrania, bo Wprost to był niegdyś renomowany tygodnik, a wtedy? I co wiemy o Piotrze Nisztorze, który te nagrania miał przynieść do redakcji? No wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy o tym, że te nagrania przyniósł Piotr Nisztor. W ogóle informacja o tym, że te nagrania będą, ona się pojawiła stosunkowo krótko przed samą publikacją tych nagrań, ale już wtedy wiadomo było, że pierwotnie miały trafić do którejś z redakcji propisowskich. Mówiło się albo o Gazecie Polskiej, albo o wpolityce.pl braci Karnowskich, i mówiło się, że dysponent tych nagrań zdecydował, żeby jednak to się ukazało w mediach niezależnych, niepowiązanych politycznie przynajmniej z żadną partią, i dlatego wybór padł na tygodnik Wprost. I kilka dni później do redakcji Wprost wkracza prokuratura i ABW i bezskutecznie, a także w bardzo dyskusyjny, powiedzmy sobie otwarcie, sposób próbuje przejąć komputery redakcyjne. Wychodzi z niczym, a właściwie tym stylem działania pogrąża chyba jeszcze podsłuchanych. Znaczy, to była jedna z bardziej kuriozalnych i skandalicznych akcji służb specjalnych. No przede wszystkim coś, co dzisiaj jest zupełnie niewyobrażalne, żeby działania operacyjne służb odbywały się pod okiem kamer. Trwało to kilka godzin i ja przypomnę, że cała ta szarpanina ze służbami i z prokuraturą, ona była, z tego co pamiętam, na bieżąco transmitowana w mediach. Czyli nie dość, że prokuratura i ABW, znaczy ABW, która działała na zlecenie prokuratury w sposób wyjątkowo nieudolny, próbowała przejąć komputery i twarde dyski z tymi nagraniami. Na pewno działo się to też w warunkach po prostu łamania wolności słowa, bo to było po prostu wkroczenie do redakcji. To na dodatek dopuścili do tego, że wszystko to było filmowane i pozwolili rejestrować całą tą sytuację, a żeby już potem dopełnić skali tego cyrku, który się wtedy odbył, to uciekli z miejsca zdarzenia, czyli z redakcji, nie zabierając tych twardych dysków, natomiast zostawiając swój sprzęt.
z którym przyszli. Czyli no, można powiedzieć, że to jest tak jak wojsko, które poniosło klęskę, jeszcze porzuciło broń. I temu wszystkiemu przypatrywała się cała Polska i przypatrywał się również w telewizorze, w swoim telewizorze Donald Tusk, a w swoim telewizorze ówczesny premier Donald Tusk, a w swoim telewizorze oglądał to prokurator generalny Andrzej Seremet i obaj przerzucali się odpowiedzialnością za to, kto może to przerwać i co tutaj w ogóle można z tym zrobić. W rezultacie nikt nie wydał prostego polecenia, żeby natychmiast odstąpić od tych czynności, dlatego że one z każdą minutą pokazywane całej Polsce pogrążały w ogóle państwo jako takie, bo pokazywało, że tajne służby przestają być tajne i są kompletnie bezsilne, nawet w tak prostej sytuacji jak rewizja i próba zabrania materiału dowodowego. A zatem ciekną taśmy nagrane gdzieś pod stolikami. Dochodzi do tej kuriozalnej sytuacji w redakcji Tygodnika Wprost. I jaka jest reakcja rządu Platformy, jaka jest reakcja Donalda Tuska po tym wszystkim, co wygląda rzeczywiście bardzo źle? To znaczy tak, reakcją rządu była kompletna, z jednej strony kompletna bezradność, jeśli chodzi o to, co z tym wszystkim zrobić. Politycy ówczesnej władzy prawdopodobnie nie wiedzieli, kto został nagrany, ile jest tych nagrań. Mogli natomiast podejrzewać i stąd była ta akcja ABW, że nagrały się też rozmowy, które na przykład dotyczyły spraw bezpieczeństwa państwa. Tak to było wszystko uzasadnione, prawda, że tutaj ABW próbuje przejąć te nagrania. Potem bardzo sprawnie, dzięki zresztą no, prostym takim działaniom prokuratury, która dokładnie odsłuchała te nagrania, ustalono, że to musiało być robione w restauracji, bo pamiętajmy, że na samym początku nie było wiadomo, że to jest robione w restauracji i w jakiej restauracji. Dosyć szybko na podstawie no, po prostu dźwięków, które tam dobiegały, ustalono, że to było w restauracji. Na podstawie rozmów z nagranymi osobami ustalono, że działo się to w restauracji Sowa i Przyjaciele, a potem w restauracji Amber Room. No i szybko też zidentyfikowano tych dwóch kelnerów, którzy dokonywali tych nagrań. Oni zostali błyskawicznie zatrzymani i błyskawicznie też wsypali swojego mocodawcę, jakim był Marek Falenta. No i tutaj znowu nastąpił zwrot akcji, bo po tym takim sukcesie operacyjnym, jakim było schwytanie tych sprawców, tych podsłuchów, właściwie nic im nie zrobiono, to znaczy po przesłuchaniu oni zostali wypuszczeni. Podobnie Falenta, z tego co pamiętam, to chyba nawet nie było wniosku o areszt, a wniosku o areszt nie było między innymi dlatego, że prokuratura nie zdecydowała się im postawić zarzutów działania w zorganizowanej grupie przestępczej, więc to przestępstwo, które im zarzucano, czyli nielegalne nagrywanie i rozpowszechnianie tych nagrań, ono miało taką kwalifikację prawną, że w ogóle nie można było składać wniosków o areszt. No więc sprawcy no, błyskawicznie dostali sygnał pokazujący, że no, państwo będzie tutaj wobec nich zupełnie bezradne i znakiem tej bezradności było to, że potem z regularnością co kilka dni ukazywały się kolejne nagrania, najpierw w Tygodniku Wprost, a potem to rozlało się też na inne media, no i przede wszystkim na Tygodnik do Rzeczy, który w pewnym momencie przejął w ogóle pałeczkę, jeśli chodzi o ujawnianie tych nagrań. To wrócę do pytania o reakcję nie tyle służb śledczych, bo to już opowiedziałeś dosyć szczegółowo, ale reakcję polityczną. Jak zareagował, co zrobił Donald Tusk? Czy on przeczuwał, że to jest katastrofalne dla Platformy? Wtedy ja oceniałem, że Donalda Tuska kompletnie zawiódł jego instynkt, który bardzo dobrze zadziałał na przykład przy aferze hazardowej. I Tusk nie zdecydował się na to, żeby wyciągnąć wobec swoich ministrów, swoich polityków konsekwencje. A konsekwencje powinny dotknąć wtedy niestety, czy niestety, bo mówię niestety, bo ceniłem tego polityka jako ministra, Bartłomieja Sienkiewicza. No, po pierwsze za to, że dał się nagrać, po drugie za to, że służby, które mu podlegały, dały nagrać innych polityków, że nie zabezpieczyły tych miejsc, w których oni się spotykali, że w ogóle dopuszczono do tego, żeby takie rozmowy się odbywały w warunkach no, miejsca, które było narażone właśnie na tego typu działania jak podsłuchy. Kolejnym błędem było nie tylko to, że Sienkiewicz
Macierewicz został na stanowisku, ale że to właśnie jemu Donald Tusk powierzył badanie tej sprawy. I Sienkiewicz poszedł tropem swoich pewnych obsesji, pewnych obaw i w pewnym momencie całe ostrze śledztwo skierowało się na byłych szefów służb specjalnych, co do których Sienkiewicz podejrzewał, że to jest ich zemsta. Dopiero po jakimś czasie zaczęto analizować też bardzo poważnie ten wątek, jakim był odwet Marka Falenty za jego niepowodzenia gospodarcze, za to, że rząd po prostu zepsuł mu biznes, a gdzieś na marginesie całej tej sprawy plątały się dwa wątki. Jeden wątek właśnie rosyjski, a drugi wątek polityczny, czyli udział polityków PiS-u w rozpowszechnianiu tych nagrań. Dzisiaj wiemy, że ten udział był bardzo znaczący, a z publikacji Newsweeka mamy dowód w postaci zeznań wspólnika Marka Falenty, że te nagrania zostały miesiąc przed publikacją we Wproście sprzedane Rosjanom. A jak wtedy reagowało Prawo i Sprawiedliwość? Co mówił Jarosław Kaczyński? To jeszcze dojdę do Tuska, bo Tusk, można powiedzieć, że na chwilę opamiętał się 10 dni po wybuchu tej afery i w tym swoim słynnym wystąpieniu sejmowym właśnie mówił o aferze pisanej obcym alfabetem, mówił o uderzeniu politycznym, o rynku energii, że tutaj zostały zagrożone interesy energetyczne kraju i tak dalej, ale za tym też nie poszły żadne działania. No w ogóle w dzisiejszej Polsce, Polsce pisowskiej, kiedy no nie tylko premier, ale też prezes partii, nie mówiąc o prokuratorze generalnym, czy ministrze sprawiedliwości, czy szefie MSWiA może po prostu nakazać pewne działania, to są rzeczy w ogóle niewyobrażalne, ale nawet po tych słowach Tuska nie próbowano w jakiś taki mocniejszy, sensowniejszy sposób badać tych wątków i na przykład no wrócić jednak do tego wątku, że ci sprawcy działali w warunkach zorganizowanej grupy przestępczej. Dalej to było sprowadzane tylko do tego, że no Falenta w pewnym momencie wpadł na pomysł, że fajnie będzie nagrywać polityków, a potem jak zepsuto mu interes, to postanowił publikować to w mediach. Natomiast to był tylko wierzchołek całej góry i już wtedy dokładnie o tym wiedziano. Potem jak już PiS przejął władzę, to do nas się zaczęli zgłaszać przedstawiciele służb, którzy wtedy prowadzili to śledztwo i mówili, że tam był wewnątrz służb i prokuratury ogromny konflikt pomiędzy tymi, którzy chcieli to potraktować jako poważną sprawę polityczno-szpiegowską, uderzającą w podstawy państwa, a tymi, którzy uważali, że to jest po prostu taka zwykła gierka przedsiębiorcy, który jest wściekły na rząd. No i gdzieś w tym wszystkim był ten, kto najbardziej na tym w Polsce skorzystał, czyli Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość. Nie dość, że Falenta skontaktował się z ludźmi Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi głównie o, zaczął od skarbnika Stanisława Kostrzewskiego, ale potem został przejęty przez ludzi Mariusza Kamińskiego, który wtedy był w opozycji, a skończywszy na tym, że przynajmniej tak wynika z listów Falenty, informacje o zawartości tych nagrań dotarły nawet do Jarosława Kaczyńskiego i cała akcja rozpowszechniania tego miała błogosławieństwo Jarosława Kaczyńskiego. I przez cały szereg miesięcy mieliśmy do czynienia z lawiną upublicznianych kolejnych nagrań. One bulwersowały opinię publiczną. Ale czy treści tych rozmów przyniosły dowody na jakieś nieprawne działania tamtego rządu i jego ministrów? Koniec końców. Nie było tam żadnych przestępstw. To nie były na przykład takie nagrania, jak kilka lat temu nagranie premiera Węgier, które doprowadziło do tego, że no cała ta opcja liberalno-lewicowa po prostu na wiele lat straciła możliwość powrotu do władzy. Tutaj politycy nie rozmawiali o jakichś planowanych przestępstwach, nie rozmawiali o nepotyzmie, nie rozmawiali o jakichś przekrętach. Tam było słychać, podobno też widać, bo były też ponoć wersje wideo niektórych tych imprez, że politycy za publiczne pieniądze w drogich knajpach spotykają się, zamawiają wyszukane potrawy, stąd właśnie te słynne ośmiorniczki, drogie wina, no i bardzo wyluzowani opowiadają o tym, jak bardzo zadowoleni są z tego, że sprawują władzę i jak bardzo, można powiedzieć, tak arogancko traktują swoich wyborców i całe społeczeństwo, prawda? Tam były takie motywy o tym, że mówiące na przykład o cenach paliw, jak się tym manipuluje przed wyborami, a jak po wyborach. No generalnie był to taki obraz władzy całkowicie oderwanej od ludu,
która za pieniądze tego ludu po prostu świetnie się bawi. Czyli clue sprawy to były ośmiorniczki, jakaś doza arogancji i kamieni kupa. No i przekleństwa, głupie dowcipy, jakieś takie bulwersujące stwierdzenia, na przykład autorstwa Radosława Sikorskiego o murzyńskości, z jaką się odnosimy do Amerykanów. No, trochę było kulisów władzy. No, politycy pokazali, jacy są od kuchni, no i chyba najbardziej bolesne dla nich, znaczy bolesne dla opinii publicznej, bardziej dotkliwe było to, że ta kuchnia była za publiczne pieniądze, prawda? Za pieniądze tych wszystkich Polaków, którzy nie mieli pojęcia, co to są ośmiorniczki i że może być wino, które tam kosztuje ileś tysięcy złotych za butelkę. I wracam tutaj do początku naszej rozmowy. Gdyby wtedy Tusk, a wiem, że były takie propozycje rozważane w rządzie, gdyby wtedy Tusk przeprowadził serię dymisji i na przykład nakazał wszystkim tym politykom chociażby zapłacić z własnych kieszeni za te posiłki, które były finansowane z służbowych pieniędzy, to być może to by się jakoś inaczej skończyło. A to był taki moment, kiedy nagle Tusk pokazał swoją słabość. Pokazał, że no, przestał być politykiem, który ma instynkt, który jest sprawczy i który no, troszkę się poddał temu. Być może też przekonano go, no bo po całej tej akcji władza bardzo szybko miała do dyspozycji wszystkie te nagrania, na pewno zostały przesłuchane, być może przekonano Tuska i jego doradców, że no nic takiego w tych nagraniach nie ma. Oni sobie po prostu nie zdawali z tego sprawy, że to nie ma żadnego znaczenia, że nie ma tam zarejestrowanych żadnych przestępstw. Wystarczy, że po prostu klną i świetnie się bawią za publiczne pieniądze. Wybory są rok później i w tych wyborach Platforma Obywatelska traci władzę, przejmuje ją Prawo i Sprawiedliwość. I co się dzieje z aferą podsłuchową? To jest bardzo ciekawe, dlatego że z jednej strony nagrania dalej ciekną. Tutaj tą taką w cudzysłowie piwniczkę z taśmami przyjmuje rządowa TVP Info, która zresztą co jakiś czas do dzisiaj wypuszcza jakieś nagrania albo straszy, że coś ma. Nawet dzisiaj Samuel Pereira straszył Tuska jakimś nagraniem na Twitterze. To jest z jednej strony. Z drugiej trwa sprawa Falenty, dlatego że on ma postawione zarzuty i rozpoczyna się jego proces. I na swój sposób pewien dramat tego człowieka, dlatego że on poniekąd słusznie uważał siebie za współtwórcę tego wielkiego sukcesu PiSu, a tu jednak stanął przed sądem i został skazany na maksymalną karę za to przestępstwo, które oskarżała go prokuratura. Maksymalną karę, czyli 2,5 roku bezwzględnego więzienia. Zresztą dzisiaj Roman Giertych, który był kluczowym pełnomocnikiem tych polityków Platformy, ujawnił, że prokurator prowadząca śledztwo przeciwko Falencie chciała dla niego wyroku w zawieszeniu. I tylko przytomności adwokatów drugiej strony należy zawdzięczać to, że sąd wymierzył ten wyrok bez zawiasów, wyrok bezwzględnego więzienia. Ale po tej postawie prokuratury widać, że ta nowa władza jakoś tam próbowała tego Falentę chronić, ale generalnie trzeba powiedzieć, że nie wywiązała się z tych obietnic, które mu składała, bo kelnerzy zeznawali, że Falenta liczył bardzo na to, że pomoże rozwalić rząd Platformy, będzie miał ułatwione prowadzenie interesu, a tutaj nie dość, że interesy jego były w rozsypce, no to stanął przed sądem, został skazany. Potem była jeszcze bardzo ciekawa sprawa, on bodajże gdzieś 2 lata unikał więzienia, miał wyzwania do więzienia, okazało się, że wyjechał za granicę, nikt nie wiedział, gdzie on jest, no i wreszcie został złapany, sprowadzony do Polski, no i odsiedział tą karę do końca, chyba co do jednego dnia. I tu też jest znów ciekawa historia, bo Falenta siedzi i z więzienia pisze listy do polityków PiSu. W jakiej sprawie? To były listy do polityków PiSu, do prezydenta i do opinii publicznej, pełne goryczy, że właśnie pomógł im dojść do władzy, a oni się wykazali tak wielką niewdzięcznością. W związku z tym on teraz ujawni, kto z PiSu wiedział o tych nagraniach, wymienił nawet listę 12 osób na czele z Jarosławem Kaczyńskim, które o wszystkim wiedziały i które stały za tą aferą. I jeśli nawet no, nazwisko Kaczyńskiego tutaj na czele tej listy, no to powiedzmy, że jest kwestią dyskusyjną, to inne nazwiska, które on tam wymienia, czyli ludzi z kręgu Mariusza Kamińskiego, są rzeczywiście prawdziwe i to byli faktycznie ludzie, którzy się z Falentą kontaktowali przy tej sprawie i pomagali rozprowadzać te nagrania. Niewiele to Falencie dało,
dlatego że został zdyskredytowany kompletnie, no, zlekceważony po wysłaniu tych listów. Prezydent go nie ułaskawił. Prokurator krajowy z Trybuny Sejmowej powiedział, że jak to oni zwykle w tych sytuacjach mówią, że Falenta ma zaburzenia psychiczne, ale po wyjściu na wolność Falenta zamilkł. Tak jak nawet z więzienia pisał do nas takie listy, że chciałby udzielić wywiadu i no generalnie zapowiadał, że będzie mówił. Po wyjściu z więzienia zapadł się pod ziemię. I to z kolei jest związane z tym, że on wprawdzie odsiedział ten jeden wyrok, ale ma jeszcze kilka spraw związanych w ogóle ze swoją działalnością gospodarczą i prawdopodobnie został nastraszony, że jeżeli będzie głośno mówił, no to wezmą się za niego tak naprawdę porządnie. W związku z tym od ponad roku Falenta milczy właściwie. Teraz tylko Newsweekowi udało się uzyskać jego stanowisko w sprawie tej sprzedaży tych nagrań Rosjanom. I tutaj Falenta powiedział, że to jest nieprawda i że to jest zemsta tego jego wspólnika, tego typu zeznania. No i właśnie dochodzimy do dnia dzisiejszego. Newsweek ujawnia zeznania, jak mówisz, tego byłego współpracownika Falenty, który stwierdził i opisał całą historię, i to już przed rokiem, że Falenta sprzedał taśmy Rosjanom. I teraz powiedz, czy to są wiarygodne zeznania? I jeśli tak, to z czym my tu mamy do czynienia? Znaczy moim zdaniem to są zeznania bardzo wiarygodne, dlatego że to nie jest byle kto, ten Marcin W. To jest faktyczny właściciel tej firmy Składy Węgla.pl, kiedyś bardzo bogaty człowiek, robiący interesy na setki milionów złotych. To jest też człowiek, który ma w prokuraturze status tak zwanego małego świadka koronnego, czyli jego wcześniejsze zeznania musiały zostać sprawdzone co do wiarygodności i były użyte w innych sprawach jako materiał dowodowy. No i zeznanie tego takiego człowieka, który mówi, że dokładnie określa datę i mówi, że był osobiście świadkiem tego, jak Falenta sprzedaje, jak spotyka się z człowiekiem rosyjskich służb specjalnych, potem chwali się tym, że sprzedał mu te nagrania i tak dalej, no to jest to bardzo poważny dowód i na pewno nie można go lekceważyć. Więc trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, że ten świadek mówi także prokuraturze, że wcześniej o tym nie mówił, ponieważ był zastraszany przez nieznanych sprawców, którzy grozili mu, że jeśli ujawni to, no to będzie zagrożone życie jego i jego rodziny. Takich przypadków było co najmniej 3. Prokuratura to też odnotowała w tych zeznaniach. O jednej jeszcze rzeczy nie wspomnieliśmy, a warto. Nie ma na tych taśmach, które w każdym razie zostały upublicznione, polityków obecnie rządzącej partii poza jednym, premierem Morawieckim. Kelnerzy zeznali, że były 2 takie nagrania. Jedno jest znane, to jest ta miska ryżu, a drugie nie, ale wiemy, czego dotyczyła tamta rozmowa. I to też ma duże znaczenie. Tak, tamta rozmowa miała dotyczyć kupowania na tak zwane słupy nieruchomości oraz handlu, tak też po znajomości, nieruchomościami banku BZWBK, którego Morawiecki był kiedyś prezesem. Dlaczego to jest bardzo wiarygodne, że takie nagranie istnieje? Ponieważ to zeznanie o tym nagraniu to jest zeznanie z samego początku całej tej afery i zeznaje to jeden z kelnerów, którzy na prośbę zresztą i polecenie Falenty odsłuchiwali te nagranie i robili taki wstępny przesiew, które są ciekawe, które nie. No i ten człowiek właśnie zapamiętał, że było takie nagranie. No i zadziwiające jest to, że oba nagrania Morawieckiego zniknęły. Pierwsze ukazało się dopiero po wyborach wygranych przez PiS. Onet wyciągnął to nagranie. To jest właśnie to nagranie o misce ryżu. Natomiast dalej mamy to takie zasadnicze, dotyczące już tych przekrętów na nieruchomościach i tego nagrania ciągle nie ma. Ja zakładam, że jeżeli ten sprawca, ten kelner pamięta, że ono było, to ono musi gdzieś być. Jeżeli nie ma go w aktach śledztwa, to być może jest w tej grupie nagrań, które Falenta sprzedał Rosjanom i może służyć na przykład do szantażowania Mateusza Morawieckiego. I dzisiaj Donald Tusk podtrzymuje swoją dawną narrację o scenariuszu pisanym cyrylicą, domaga się powołania komisji śledczej. Są na to szanse? To znaczy formalnie wydaje się, że PiS będzie przeciwny tutaj,
PiS, który dalej ma większość w Sejmie, ale pamiętajmy, że to jest większość taka bardzo chwiejna, oparta między innymi o równie chwiejnego Pawła Kukiza, więc wszystko się może zdarzyć. Na pewno PiS zrobi wszystko, żeby do tej komisji nie doprowadzić, dlatego że no już z wcześniej ujawnionych materiałów wynika, że znaczący politycy, czołowi politycy tej partii byli zamieszani w budowaniu tej afery i rozpowszechnianie nagrań, więc no, z ich strony byłoby to po prostu samobójstwo. I tak oto scenariusz, który 8 lat temu wielu osobom mógł się wydawać mało prawdopodobny, dzisiaj, gdy wiemy, jak Rosja wpływała na wybór Trumpa w Ameryce, na Brexit, na nastroje społeczne i na politykę w wielu krajach europejskich, dzisiaj ten scenariusz w Polsce 8 lat temu wydaje się jeszcze bardziej wiarygodny i właściwie taki dosyć oczywisty. Tylko jedną ważną rzecz trzeba tu dodać. Od 8 lat przy władzy jest w Polsce antydemokratyczna, antyeuropejska partia, która od rosyjskiego scenariusza odcięła na pewno kupony. Pytanie tylko, czy odcięła wyłącznie kupony, czy także brała w tej operacji aktywny udział. Jak sądzisz? Ja sądzę, że tutaj w PiSie, sądzę i wierzę, że w PiSie nie było świadomości, że to są materiały, które przeszły przez rosyjskie ręce i że Rosjanie dali zielone światło. Im wystarczyła świadomość, że jest sobie taki przedsiębiorca, który zrobił takie nagrania i że one będą pogrążające dla rządzącej platformy. A cały ten kontekst rosyjski, to kim jest Falenta i tak dalej, no musiał być znany ówczesnym politykom PiS, ale no woleli po prostu o nim nie pamiętać. Dla nich większą wagę miało to, jak bardzo to pogrąża wtedy ich przeciwnika politycznego. I tu stawiamy kropkę. Wojciech Czuchnowski, dziennikarz Gazety Wyborczej. Bardzo Ci, Wojtku, dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Dzisiaj, proszę Państwa, to wszystko. To był podcast Gazety Wyborczej. Kolejny jutro, jak co dzień o 8.10. Gorąco Państwu polecam i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dorota Wysocka-Sznepf, do usłyszenia. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.